Szanowni Państwo, czwarta gala Magnolii Powiatu Opolskiego. I jak co roku niełatwo było w kapitule zdecydować, komu przyznać laur, komu wyróżnienie. Po dokonanym wyborze myślę, że wszyscy Państwo zgłoszeni do nagrody powinni czuć się wygranymi, ponieważ to społeczność wybrała Was, doceniła Waszą pracę, zauważyła zasługi. Pora na rozdanie nagród. Oddaję głos prowadzącym, a Państwu życzę miłego wieczoru. Serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz gromkie brawa dla gospodarzy naszego dzisiejszego wieczoru, Pani Leonardy i Pana Henryka. Proszę bardzo, przygotowaliśmy dla Państwa stolik. Szanowni Państwo, kapituła w składzie Henryk Lakwa, przewodniczący, pani Leonarda Płoszaj, zastępca oraz członkowie Irena Szot, Stefan Warzecha, Mariusz Staniów, Alicja Kojat-Waranka oraz Magdalena Fleszar jako sekretarz nagrodziła. Szanowni Państwo, w kategorii Pro Publico Bono. Siły przyciągania swoim hobby nie da się określić w newtonach, ale w przypadku naszego laureata liczba zakręconych na wędkowanie przekroczyłaby dostępną naukowcom skalę. Zapraszamy na scenę pana Wiesława Misia, który od 30 lat społecznie uczy szacunku dla przyrody, edukując przyszłych wędkarzy. Wychował wielu medalistów i mistrzów Polski. Organizował obozy wędkarskie, zawody oraz konkursy. Zainicjował współpracę pomiędzy wędkarzami z Ozimka i miast partnerskich Ozimka. W tym roku za jego sprawą Ozimek był gospodarzem ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach wędkarskich. Wspomnę jeszcze, że pan Wiesław pełni funkcję prezesa zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, przewodniczącego Komisji do Spraw Młodzieży, jest także wiceprezesem zarządu macierzystego koła Mała Panew Ozimek oraz członkiem zarządu głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Zawodowo pan Wiesław od 25 lat pełni funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Ozimku. Gratulacje oraz wyrazy uznania. Szanowni Państwo, w tej kategorii kapituła przyznała również wyróżnienie. Dziewczyna o nietuzinkowej osobowości, doświadczona wokalistka i uzdolniona plastycznie artystka, szczerze oddana pracy z dziećmi i młodzieżą. Angażując się w przedsięwzięcia kulturalne, nie pyta o wysokość gaży. Laureatka prestiżowych nagród na festiwalach, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wspomaga finansowo podopiecznych domowe hospicjum dla dzieci. Koncertuje charytatywnie na rzecz opolskich hospicjów osób niepełnosprawnych, cierpiących i potrzebujących wsparcia. Jej pracy przyświeca motto: przywróć mi wzrok, bym zobaczył obok drugiego człowieka. Zapraszamy na scenę panią Lindę Wenzel. Kompra w Chicach. Nagrodę główną i wyróżnienie wręczą oczywiście Henryk Lakwa, starosta opolski, i pani Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski. I teraz chwila dla reporterów. I czas, drodzy Państwo, na kolejną kategorię. Kategoria Firma Roku. Podziękujmy jeszcze kategorii Pro Publico Bono. Na renomę firmy pracowały trzy pokolenia. Należy do rodziny od 1911 roku. Nagrodę za aktywność gospodarczą, wspieranie inicjatyw lokalnych, szczególny szacunek dla tradycji,
czytamy we wniosku sołtysa z Boguszyc, otrzymują Państwo Anna i Paweł Jaglowie, właściciele restauracji Antek. Jest to... Mamy to w naszych notatkach, tak jest. Jest to pracodawca, drodzy Państwo, dbający o jakość, restaurator, który łączy nowoczesny sposób zarządzania z tradycją pradziadów. A dziś w imieniu Państwa Jaglów nagrodę odbierze czwarte już pokolenie, córka naszych drogich Państwa, Justyna Groech. Wielkie brawa, drodzy Państwo, firma roku. Szanowni Państwo, również w tej samej kategorii kapituła przyznała wyróżnienie przedsiębiorstwo, które wspiera regionalny rynek pracy i lokalną społeczność. Działalność biznesowa jest głównym celem, ale nie jedynym, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające interesy społeczne i ochronę środowiska stanowią integralną część strategii. Ograniczenie emisji odpadów i zanieczyszczeń firma traktuje bardzo poważnie. Firma Chalupczok Kuchnie i Wnętrza z Krzyżowej Doliny specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy mebli kuchennych, a także mebli produkowanych na indywidualne zamówienie do obiektów użyteczności publicznej. Zakład obecnie zatrudnia blisko 130 osób w siedzibie głównej i sieci kilkudziesięciu salonów zlokalizowanych w miastach całej Polski. Proszę na scenę panią Kalinę Chalupczok, która odbierze wyróżnienie w imieniu męża. Nadmienię jeszcze, iż przedsiębiorstwo to w 2015 roku otrzymało złoty medal na międzynarodowych targach poznańskich, a kuchnie Ligura i Roma uznano za jedne z najlepszych mebli dostępnych na polskim rynku. W 2016 roku uhonorowano kuchnię Bristol, zestaw inspirowany tradycyjnym wystrojem śląskiej kuchni. Czas na reporterów i brawa dla nagrodzonych w kategorii firma roku. Szanowni Państwo, w kategorii sportowiec roku. Od ponad 40 lat jeździ na rowerze. Od taki zawód. Laureat plebiscytu NTO. Człowiek roku 2015. Honorowy obywatel gminy Grząstkowice. Laureat drugiego miejsca w plebiscycie trenerów z okazji 50-lecia Opolskiego Związku Kolarskiego. Współtwórca sukcesów Joachima Chalupczoka, mistrza świata z 1989 roku, Benedykta Kocota, medalistę olimpijskiego z Monachium 1972 rok, Tomasza Lisa, który jako junior kadry narodowej w 2011 roku zdobył tytuł mistrza Europy w kolarstwie szosowym w Trabzonie w Turcji. Pan Marian Staniszewski, zapraszamy na scenę. Organizator ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego Puchar Wójta gminy Grząstkowice, wpisanego w kalendarz wyścigów Polskiego Związku Kolarskiego. Zapraszamy, gratulujemy serdecznie. Chwila dla reporterów. Jeszcze raz gromkie brawa, drodzy Państwo, Marian Staniszewski. A teraz, Szanowni Państwo, kolejna kategoria, animator kultury. Jego reakcją na szarą rzeczywistość jest dowcipna karykatura. Uznany rysownik, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, laureat ponad 70 nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych. Od roku 2003 związany z organizacją międzynarodowego konkursu rysunku satyrycznego Karpik. Jego pomysłodawca, wieloletni pracownik Ośrodka Kultury w Niemodlinie, gdzie prowadzi pracownię plastyczną. Wielu jego wychowanków odebrało nagrody i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich. Pan Michał Graczyk. Zapraszamy.
Pan Michał tak skromnie tutaj do nas podąża. Tak, artysta od razu można poznać. Wielkie brawa, tak. Drodzy Państwo, kapituła w tej kategorii przyznała również wyróżnienie. Tym razem... Z natury romantyk, tworzy poezję, bierze udział w konkursach poetyckich i zdobywa nagrody. Wydał już kilka tomików wierszy. Kredo poetyckie pana Waltera Pyki, bo o nim mowa, łączy dwie pasje. W razie bólu jeden wiersz. Z zawodu farmaceuta. Pracy, podobnie jak poezji, oddaje się bez reszty. Świadczy o tym tytuł anioła farmacji, tak? Przyznawany przez pacjentów. Zapraszamy na scenę pana Waltera Pykę. Wielkie brawa! Pan Walter przez wiele lat organizował w Popielowie Wigilię dla samotnych oraz śląskie biesiady poetyckie. Dobro, piękno, miłość, życzliwość na tych filarach powinniśmy nasz wózek przewieźć przez świat, bo inaczej to on się za bardzo kolebie, powiedział pan w jednym z wywiadów. Piękne słowa. Szanowni Państwo, wielkie gratulacje i wielkie brawa dla Waltera Pyki. Chwila dla reporterów. A czy pan Walter nas zaszczyci jednym z wierszów, czy... My pozwolimy sobie teraz, żeby pan nas przeniósł do tego świata poetyckiego i prosimy o jakiś wiersz. Tak. Będzie nam bardzo miło. Zapraszamy. Jesiennego budowania. Lato już jabłka w koszyku liczy, dni coraz krótsze, dłuższe noce. I chociaż jesień jeszcze na smyczy, ty już wspomnienia okryłaś koce. Jesień, jesieni nie gra na klawiszach, już rękawiczek szukają ręce. A nam potrzebna jest tylko cisza. Więc jesienną różę kładziesz w wazonie, wiralny chmur nad ziemią nisko, a w nas nadzieja jeszcze płonie. Mimo wszystko jesienny chcemy dom zbudować, za dach wybrałaś skrawek nieba. Ja do filarów przybijam trzy słowa. Dziękuję, przepraszam, przebacz. Bo tylko taki dom się stoi, w którym przy stole miłość i zgoda. Tam każda rana się zagoi, zwłaszcza gdy serce sercu nadzieje Boga. Niech takie będzie to budowanie, byleby gmach się wznosił zbyt, czasami pomóż, dobry panie, na szczycie domu postawić. Kruszków, 26.2000. Dziękuję. Walter Pyka. Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Czas u nas, drodzy Państwo, na kolejną kategorię, tym razem nauczyciel roku. Były wojskowy, muzyk, myśliwy i nauczyciel oczywiście. Od ponad 20 lat uczy trudnej sztuki gry, uwaga, na rogu myśliwskim. Wykształcił ponad 130 sygnalistów. Dzięki jego zaangażowaniu Opolszczyzna zasłynęła muzyką myśliwską.
główny organizator i pomysłodawca opolskiego konkursu sygnalistów myśliwskich. W tym roku odbył się już po raz 22. Pan Władysław pełni także funkcję przewodniczącego Komisji Etyki i Zwyczajów Łowieckich przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu. Tytuł Nauczyciela Roku otrzymuje pan Władysław Śmiechowski. Osoba, dla której wspieranie rozwoju młodzieży stało się dobre nadrzędne. Zapraszamy. Pan Władysław Śmiechowski. Pan Władysław ma takie piękne nazwisko i tak pięknie się uśmiecha od razu. Tak, to zobowiązuje. Wielkie brawa i gratulacje. Nauczyciel roku. I chwila dla reporterów. Dziękujemy raz jeszcze, gratulujemy. Kategoria Nauczyciel Roku. Dziękujemy. A przed nami kolejna kategoria, tym razem... Nagroda Specjalnia. Można by o nim rzec, współczesny Jan Długosz. Od ponad 12 lat prowadzi stronę internetową folwark.d, która jest kroniką miejscowości, gminy, powiatu. Na zdjęciach utrwala ważne wydarzenia społeczne, zabawy, festyny, uroczystości religijne, śluby i pogrzeby. Pan Rudolf opisuje wydarzenia także w języku niemieckim, bo wielu związanych pochodzenia z folwarkiem nie poznało nigdy języka polskiego. Folwark D to również miejsce serca, tu bowiem odnajdują swoich bliskich, dawnych sąsiadów, miejsca, w których spędzili dzieciństwo, domy rodzinne, ci, którzy z różnych względów opuścili małą ojczyznę i osiedlili się poza jej granicami. Do połowy 2017 roku stronę odwiedziło ponad 1,5 miliona osób. Zapraszamy na scenę Rudolfa Zmarzłego. Nagroda specjalna. Rudolf Zmarzły. Pan Rudolf od razu z rekwizytami. My również dołączamy się do tych życzeń. Gratulujemy raz jeszcze. Wielkie brawa, drodzy Państwo, to nagroda specjalna. Rudolf Zmarzły. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, a przed nami nagroda, którą kapituła przyznaje za całokształt działań, a którą można otrzymać tylko raz. I jest to Biała Magnolia. Od blisko pół wieku działa społecznie w środowisku turystycznym gminy Ozimek i całej Opolszczyzny. Posiada uprawnienia przewodnika górskich tras turystycznych i pilota wycieczek. Od 20 lat jest organizatorem sztandarowego rajdu górskiego Kutników, w tym roku 52. od 18 lat rajdu Tatrzańska Jesień. Ogółem zorganizował 206 imprez turystycznych, w których udział wzięło prawie 10 tysięcy osób. Fachową wiedzą i doświadczeniem wspiera eventy organizowane przez szkoły. Jest człowiekiem niezwykle skromnym i ciekawym. Potrafi zainteresować młodzież tematyką historii lokalnej i szeroko pojętej turystyki. Szczególnie cenna jest jego pomoc w organizowaniu wycieczek turystycznych dla uczniów w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. W
ciekawy sposób promuje region, zwracając uwagę na walory przyrodnicze, historyczne i kulturalne. Jest człowiekiem otwartym i chętnie pracującym z młodzieżą. Wszystko, czego się podejmuje, wykonuje z pełnym zaangażowaniem i właściwą mu fachowością. Zapraszamy na scenę pana Józefa Kozła. Biała magnolia za całą. Prosimy o pamiątkowe zdjęcie i jeszcze raz wielkie brawa i gratulacje. Biała magnolia, pan Józef. Skromny, uśmiechnięty. Gratulujemy. Szanowni Państwo, i tak uroczysta gala 4. edycji Nagrody Starosty Opolskiego Magnolia Powiatu Opolskiego dobiegła już końca. Oficjalne zamknięcie poprosimy starostę opolskiego, pana Henryka Lakwę. A jeszcze zanim to nastąpi, drodzy Państwo, Państwo pozwolą, że my razem z Jackiem takimi oto słowami zakończymy tą uroczystą galę. Te kwiaty magnolii nigdy nie zwiędną. Wyrosły na pasjach, w ogrodzie myśli, w komorze serca. Za ich przyznanie składamy wdzięczność codzienną pracą, strofami wiersza. Pani Magdaleno, szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, gratulujemy naszym laureatom i prosimy o słowo pana starostę. Tak jak Państwo powiedzieliście, ta oficjalna część już dobiegła końca. Ja dziękuję za pełny profesjonalizm, że ta część była naprawdę napięta, ale krótka. Szanowni Państwo, chciałem podziękować w tym miejscu kapitule, która wybierała spośród tych 22 wniosków tą dziesiątkę, która dzisiaj tutaj była na scenie. Włodarzy gminy, dyrektorów Domu Kultury, organizacje społeczne, chciałbym zaprosić do składania wniosków, bo za rok już będzie taki mały jubileusz, 5. gala Magnolii Powiatu Opolskiego. Wszystkim laureatom wyróżnionym jeszcze raz gratuluję, a teraz w imieniu swoim zapraszam na koncert Teatru Muzycznego Castello. W tym roku wysłuchamy fragmentów Wesołej Wdówki Franciszka Lehara, a po koncercie zapraszam na uroczysty bankiet w imieniu swoim i organizatorów. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję. Dziękuję.